Witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Katarzyna Głyska, program W Punkt. Rozpoczynamy debatę polityczną w telewizji Republika. Państwo za nami widzą wulkan. To energia, wybuchy, to akurat Etna, największy, najbardziej aktywny wulkan w Europie, a że polityka właśnie bywa taka wybuchowa, o tym właśnie przekonuje się pan premier Donald Tusk. Dziś spotkanie z rolnikami, ale właśnie okazuje się, że nie ze wszystkimi, bo byli tacy, którzy okazali się niepotrzebni, i o tym na początku będziemy rozmawiać z państwa i moimi gośćmi. W studio Telewizji Republika jest pani poseł Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jest pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Witam serdecznie. Dobry wieczór. A w połączeniu Skype mam nadzieję, że się już się widzimy i pewno będziemy się za chwilę słyszeć. Pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2050. Witam serdecznie. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. I pan poseł Michał Woś, Suwerennej Polski. Dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim państwu. No to szanowni państwo, dzisiaj nagłe, bo tak zapowiedziane dość gwałtownie spotkanie z rolnikami rzeczywiście się odbyło, ale dosłownie po kilku minutach z tego spotkania wyszedł przedstawiciel Solidarności Rolników Indywidualnych. Później pan premier Donald Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu powiedział, odnosząc się między innymi do szefa Solidarności Rolniczej, że nie wie, jakie są postulaty tego pana. Pani poseł Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości. Pani poseł, czy pani jest zdziwiona tym, że pan premier Donald Tusk nie zna postulatów Solidarności? W końcu ten związek zawodowy już przeprowadził chyba kilka tysięcy protestów w całej Polsce w ciągu ostatnich dwóch, czy niespełna trzech tygodni. Oczywiście, że Donald Tusk doskonale zna zarówno postulaty rolników postulowane, wyrażane przez działaczy Solidarności Rolników Indywidualnych i doskonale też wie, co robi, manipulując i dzieląc. Manipuluje, obrażając, jego ludzie z rządu obrażają działaczy, związkowców, rolników, których reprezentuje Solidarność Rolników Indywidualnych, sugerując, że to są jakieś partyjne, polityczne działania, jakaś gra polityczna, a tak naprawdę nie reprezentacja interesów rolników. Także to jest takie bardzo w stylu rządów postkomuny. Ja to też pamiętam z PRL-u. I druga bardzo charakterystyczna rzecz dla działania obozu postkomunistycznego, gdy się mierzy z protestem społecznym, to próba rozbicia tego protestu społecznego, próba podzielenia. Oni wypchnęli dzisiaj z tych rozmów przedstawicieli Solidarności Rolników Indywidualnych, bo wybierają sobie tych, z którymi chcą rozmawiać. No, w pewnym sensie, pani poseł, to każda władza tak robi. No, woli rozmawiać z tymi, z którymi łatwiej jej się dogada. Wydaje mi się, że jednak nie. Że to jest, ja pamiętam tę metodę bardzo wyraźnie z PRL-u, tak zwaną konstruktywną opozycję, i tych ekstremy, z którym rozmawiać władza komunistyczna nie chciała. Donald Tusk nie chce rozmawiać z bardzo poważnym reprezentantem środowiska wsi, z Solidarnością Rolników Indywidualnych. Ja trochę się dziwię tym, którzy zostali na tych rozmowach, że oni nie zaprotestowali, w każdym razie nic o tym nie wiemy, przeciwko wykluczeniu tak ważnego reprezentanta polskiej wsi, jaką jest Solidarność. Ale mam nadzieję, że w przyszłości to jakoś jednak będzie zmienione, że rolnicy sami spostrzegą, że są rozgrywani. I pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2050. Panie pośle, są zapowiedziane duże protesty rolnicze, ale również wsparte już przez Związek Zawodowy Solidarność na 6 marca. Przyszły tydzień. Wczoraj na naszej antenie pan przewodniczący Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, też o tym mówił, że idziemy twardo razem z rolnikami. Jak pan ocenia, czy to jest, dobrze się stało, że jednak Solidarność Rolnicza została z tych protestów wykluczona? Przewodniczący, reprezentant Solidarności Rolników po wyjściu z sali mówił o tym, że pan Kołodziejczak, pan minister Kołodziejczak powiedział, że jak mu się nie podoba, to niech wyjdzie. Jednak to szkoda, że Solidarność tak późno się włączyła w te sprawy, bo kryzys w rolnictwie narastał za czasów rządu i rozpoczął się w 2022 roku, i wtedy Solidarność nie zajmowała stanowiska, nie interesowała się sprawami wsi. Dzisiaj nagle, po tym jak już rolnicy spontanicznie wyszli na ulicę, żeby zademonstrować swoją trudną sytuację ekonomiczną, nagle tutaj właśnie taki związek, który no jest postrzegany jako związany, przynajmniej część działaczy, tutaj nie mówię o wszystkich, ale akurat była tutaj dość ścisła współpraca
między Prawem i Sprawiedliwością. A Panie Boże, ja rozumiem, że pan mówi w tej chwili nie o Solidarności Rolniczej, tylko o Związku Zawodowym Solidarność, tak? No tak, bo pani, no, to o czym pani dyrektor przed chwilą zapytała. W każdym razie chodzi o to, żeby rzeczywiście w tym sporze nie mieszać rolników w politykę, bo rolnicy jasno podkreślają, że oni nie protestują przeciwko takiej czy innej partii. Oni protestują, ponieważ sytuacja w rolnictwie jest bardzo trudna, jest dramatyczna, bo mamy wysokie koszty produkcji, niskie przychody i szukają rozwiązań. I te rozmowy trwają od wielu tygodni. I tutaj jest rząd na każde zawołanie. Minister Siekierski, wiceministrowie. Teraz też włączył się w to Donald Tusk. Pewne rozwiązania już zostały. No tak, ale panie pośle, przepraszam, bo te postulaty w zasadzie są dwa. Dzisiaj pan premier Donald Tusk mówi, że on nie wie, jakie to są postulaty Solidarności Rolniczej, ale one są dwa, to znaczy ochrona polskiego rynku przed towarami rolnymi, spożywczymi, żywnościowymi, które wjeżdżają ze wschodu i to bez względu na to, czy wjeżdżają przez Polskę, czy wjeżdżają po prostu na rynek europejski, bo one siłą rzeczy będą zaburzać również ceny w Polsce. Tutaj nie ma wątpliwości. A drugi postulat to jest Zielony Ład. No i pan przewodniczący tak, Piotr Duda mówił o tym, że Solidarność od początku protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi. Natomiast to nie są postulaty Solidarności, tylko są postulaty rolników, które są podnoszone od dłuższego czasu. I tak jak było powiedziane, my się z tymi postulatami zgadzamy i zapowiedzieliśmy konieczność korekty Zielonego Ładu. Już pewne decyzje zapadły. Również Komisja Europejska dostrzegła, że to, co zostało wypracowane i to, co tak ochoczo popierał komisarz Janusz Lewandowski do spraw rolnictwa, i który mówił, wie że pan, to był Janusz Lewandowski PiSu. To jest, że tak powiem, pana koalicja i komisarzem nie jest i komisarzem był kiedyś, ale nie od rolnictwa, tylko od zupełnie innych spraw. Wojciechowski. No tak, tak, przepraszam, Wojciechowski. Tak, od 2019 jest komisarzem do spraw rolnictwa. Tak, przepraszam. I w każdym razie te rozwiązania zostały wdrożone za poprzedniego rządu i teraz rolnicy odczuwają skutki tych złych regulacji i Komisja Europejska dopiero teraz dostrzegła, że rzeczywiście trzeba rolnicy to skorygować. Twierdzą, że w zasadzie wszystko, co złe, to jeszcze przed nimi, ale ja jestem ciekawa opinii pana posła Michała Wosia z Suwerennej Polski, bo panie pośle, jak pan ocenia ten dzisiejszy bilans spotkania? Bo w gruncie rzeczy wystąpił pan premier, oprócz tego, że powiedział to, co powiedział o Solidarności rolników indywidualnych, no to w zasadzie nie powiedział nic konkretnego. Znaczy tak wszystkich chciał uspokoić, że będzie bronił, będzie chronił i że to, co budzi kontrowersje, to może się to przekaże te kontrowersje Unii Europejskiej. No ale tutaj widać, że nie było, no przynajmniej pan premier tego nie wyartykułował, nie było żadnej konkretnej propozycji. Bilans spotkania, pani redaktor, szanowni państwo, jest żaden i chyba nikt się nie spodziewał, że będzie inny. Tusk nie miał żadnych konkluzji. Dlaczego? Dlatego, że wie, że dokładnie przysłuchują się wszystkiemu, co ma do powiedzenia eurokraci. Tusk przecież został zainstalowany w Polsce jako premier po to, żeby doprowadzić do budowy państwa europejskiego. Te mogą być zbudowane tylko na gruzach suwerennych państw narodowych. I żeby realizować wszystko, czego chcą eurokraci, jednym z takich polityk europejskich przecież jest Zielony Ład, wymyślony, forsowany przez Timmermansa, dopychany kolanem, przypomnę, przy sprzeciwie suwerennej, wtedy Solidarnej Polski. My od początku mówiliśmy, że to będą gigantyczne koszty. I kiedy my mówiliśmy o tym, jak mocno wszyscy odczujemy, teraz to jest pierwsza grupa społeczna, czyli rolnicy, ale za chwilę przecież skutki tego Zielonego Ładu to będzie energetyka, gigantyczne koszty prądu, wielokrotnie wyższe i dla przemysłu, i dla odbiorców indywidualnych. Zakaz rejestracji samochodów spalinowych, to jest raptem 11 lat, to popatrzmy, czyli 2035. Cały szereg dziwnych działań, które spowodują, że polska gospodarka, jako europejska gospodarka, będzie sprowadzona do roli jakiegoś skansenu europejskiego. Ale panie pośle, to ja dopytam, bo tutaj już jakiś czas temu, może nie tylko w tym studiu, ale również w tym studiu, pojawiło się takie przypuszczenie, wyrażane już publicznie, że mamy do czynienia, albo inaczej, rolnicy mają do czynienia, sami o tym mówią, z grą na czas. Tego oni się spodziewają, że rząd chce przeciągnąć te rozmowy, markować negocjacje,
mediację właśnie po to, żeby, mówiąc kolokwialnie, dojechać do sezonu prac polowych, bo wtedy rolnicy nie będą mogli być tak aktywni, jak są teraz. Pan uważa, że to tak rzeczywiście wygląda? Czy też po prostu jest rzeczywiście problem? No bo z jednej strony są rolnicy, którzy mówią precz z Zielonym Ładem, a z drugiej strony jest Europejska Partia Ludowa, która po prostu Zielony Ład popiera i go, no, można powiedzieć, pcha cały czas do przodu. I słynna wypowiedź pana Webera, kolegi pana Tuska, który mówił, że Europejska Partia Ludowa, czyli PO i PSL, są członkami tej partii, to jest partia Zielonego Ładu. Oni wprost o tym mówili. Jest ewidentna gra na czas i to nie są tylko domysły czy jakieś tezy publicystyczne, tylko są na to dowody. Nawet dzisiejsza wypowiedź Tuska, który mówi, że trzeba zawiesić albo znaleźć inne rozwiązanie. Oni mydlą rolnikom oczy i mydlą tym, że coś uzyskali. Przecież chodzą po mediach, mówią, że coś uzyskali. Okazuje się, że kiedy rolnicy pytają o konkrety, to mowa o tych ugorze, tak, o tym zostawieniu czy kawałka nieruchomości, kawałka pola odłogiem i okazuje się, że co uzyskali? Przesunięcie tego raptem o rok. Przecież to nie jest nic, to nie jest żadne uzyskanie, tylko to jest rozwlekanie w czasie, żeby rozmyć. Kwintesencją polityki Europejskiej Partii Ludowej, Timmermansa, von der Leyen, całego tego środowiska eurokratów jest Zielony Ład. Ich celem jest zniszczenie rolnictwa, bo oni nie chcą rolnictwa w Europie. Oni chcą, żebyśmy albo no właśnie kupowali gdzieś z zagranicy, z Ameryki Południowej, z innych miejsc, gdzie Niemcy mogą obchnąć swoje samochody. I na tym polega ta gra, właśnie brutalna gra. I pan gra poseł Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Panie proszę, jak pan patrzy, czy te negocjacje, tu rzeczywiście może pojawić się konkretna propozycja dla rolników, bo za nami, to ja mówiłam wczoraj setki, ale zdaje się, że tych blokad i tych strajków w różnych częściach Polski to już pewno było ponad 1000, a być może nawet i ponad 2000. Duża demonstracja zapowiadana na 6 marca. Ale czy pana zdaniem rząd jest gotowy rzeczywiście przeciwstawić się tym najbardziej kontrowersyjnym elementom Polski, Zielonego Ładu? Choć ja tak naprawdę to nie wiem, które by były najmniej kontrowersyjne, no ale załóżmy, że jakaś propozycja konkretna może się pojawić, tak czy nie? Nie sądzę, że tutaj mamy jakieś duże pole negocjacyjne. Polski rząd dlatego właśnie doczekał się takiego, ta koalicja doczekała się takiego wsparcia przez cały okres bycia w opozycji ze strony Unii Europejskiej, takiej wręcz prowadzenia wojny hybrydowej na rzecz zestabilizowania sytuacji w Polsce przez Komisję Europejską, przez Unię Europejską w stosunku do Polski, żeby właśnie uzyskać rząd spolegliwy. W dodatku ten rząd już na samym wstępie pozwolił sobie tutaj na tak rażące naruszenia praworządności, że no, jeśli tylko zacznie tam za bardzo podskakiwać, to na pewno wobec niego też zacznie być wdrażana procedura sprawdzania praworządności, czego myślę, że Donald Tusk za wszelką cenę chciałby spacyfikować te protesty myślę, że w Polsce. Nadzieja to raczej jest w czymś innym, że w tym, że widać, że ten monolit Zielonego Ładu już się kruszy na zachodzie również, tak. I to Tusk nie będzie być może musiał być wcale tam tym rejtanem, który odważnie. No ale wie pan, ale przepraszam, ale za on, tę sprawę, ale będzie ten monolit nie do wyborów europejskich on nie pęknie. Nie, do wyborów europejskich pewnie nie pęknie. Natomiast widać, że tam protesty również są i pewnie, a do wyborów i tak już zostało parę miesięcy, więc tam już nic wielkiego się pewnie nie zdecyduje na samym finiszu. Natomiast no tutaj jest nadzieja, tak? Wydaje mi się, że to rolnicy na zachodzie też pomału zaczynają zauważać, że to no, nie jest dobre, nie tylko rolnicy. Rolnicy są po prostu grupą, która pierwsza zderza się ze skutkami tego Zielonego Ładu, które, przypomnijmy, jest wspólnym dziełem całej klasy rządzącej, bo pan tutaj, poza panem z Solidarnej Polski, która rzeczywiście dystansowała się od tego Polski. Obecnie suwerennej Polski, to reszta nie ma się tutaj czym zapisać w tej księdze chwały walki z Zielonym Ładem. Pan z Konieczko widzę, że nawet dzisiaj tu już zaczyna pobrzękiwać szabelką, no ale to do tej pory to sprzeciw był bezobjawowy ze strony No ale pan poseł koalicji. Marcin z Konieczka reprezentuje partię, która jednak debiutuje w Sejmie. No,
więc trudno zarzucić. Nie, no, nie wypada. Mieli swoich przedstawicieli w Sejmie. No tak, ale to byli przedstawiciele tacy, przepraszam, trochę z odzysku. No jednak weszli z liderem teraz po raz pierwszy. No. Ale, ale jak... w Europarlamencie, co ważne, pani redaktor, w Europarlamencie przecież przedstawicielka Polski 2050 głosowała za Zielonym Ładem i forsowała. To prawda, pani poseł Róża Thun, choć też Róża trzeba Thun, pamiętać, tak, że partia czasami się od niej odcinała, więc to tak nie do końca można wyczuć, czy to rzeczywiście się odcinała, czy tylko medialnie się odcinała, ale pewno za chwilę o tym pan poseł Marcin Konieczka. Też się zgadzali. Posłowie, to wszystko zostało wynegocjowane. Zielonego Ładu nie było za Platformy. Cały Zielony Ład się pojawił za waszych rządów. To wyście się na to wszystko zgodzili. Znaczy ja wiem, że tam Solidarność Polska... Znaczy kiedyś był pakiet klimatyczny, to nazwę zmieniło i w gruncie rzeczy tam w środku, no powiedzmy, że dodano... Kamienie milowe wszystkie były wynegocjowane przez Morawieckiego, prawda? No, więc tych zobowiązań do samochodów spalinowych, to pani Anna Moskwa się do tego zobowiązała. Pan Wojciechowski był za zakazem chowu klatkowego. Jak już naprawdę wysłaliście na komisarza rolnictwa, nie mogliście, taką macie krótką ławkę, że nie mogliście wysłać kogoś, jakiegoś patrioty, tylko jakiegoś zdrajcę musieliście wysłać. Zakaz przemysłowej hodowli zwierząt wcale nie jest zły. Polska jest jednym z niewielu państw Unii Europejskiej, która pozwala na zupełnie niehumanitarny sposób hodowli klatkowej takich zwierząt jak norki na przykład i jest to duży problem, no również społeczny. Ja byłam posłem z Wielkopolski, gdzie tych farm było ponad 250 i właściwie na każdym dyżurze poselskim przychodzili do mnie mieszkańcy okolicznych wsi, miasteczek, które były zatruwane przez tą przemysłową hodowlę. Polskie rolnictwo nie ma w swojej tradycji przemysłowej hodowli zwierząt, przedmiotowego, utylitarnego traktowania zwierząt. Polscy rolnicy dbają. Niech pan pojedzie na farmę norek i wtedy się pan przekona. Natomiast ja bym chciała jednak sprowadzić rzecz do dzisiejszych rozmów, ponieważ Donald Tusk oczywiście nie powiedział niczego, żadnych konkretów. Nie, tam nie było. I pan mówiliśmy. Poseł z koalicji rządzącej mówi, jakieś rozwiązania zostały wypracowane, rozmowy trwają od tygodni. Jakie rozwiązania, panie pośle? Nie ma ani jednego rozwiązania. Ani jednego rozwiązania, które by wychodziło naprzeciw oczekiwaniom rolników i które by chroniły polski rynek. Jeżeli pan mówi, że tak, że popiera pan i że pana ugrupowanie popiera, to ja oczekuję w takim razie, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu poprze pan projekt uchwały, który złożyło Prawo i Sprawiedliwość, który mówi tak. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wzywa rząd Rzeczpospolitej do natychmiastowego wprowadzenia jednostronnie bezterminowego zakazu przywozu do Polski z Ukrainy produktów rolno-spożywczych. Wobec dalszej destabilizacji na rynkach rolnych i protestów polskich rolników Sejm wzywa rząd do wynegocjowania z Komisją Europejską po wprowadzeniu jednostronnie przez rząd pełnego embarga na produkty rolne z Ukrainy skutecznych systemowych mechanizmów celnych chroniących polskich rolników. Ale pani redaktor, bo do tego Marcina się sprowadza Konieczki. Rzecz. Donald Tusk nie jest samodzielnym politykiem. Ja mam jedno pytanie do tego tekstu, który pani przeczytała. A dlaczego tam nie ma Federacji Rosyjskiej? Również jest wspomniane. To przede wszystkim się zajmujemy w tej uchwale kwestią Ukrainy, ale również wśród naszych postulatów, i my o tym też mówimy, że musi być zamknięty polski rynek dla produktów z Białorusi i z Rosji. Bo traktujemy te dwa państwa równo. Również uważamy, że powinien być zamknięty rynek polski na produkty rolne również z Ukrainy, które są przywożone do Polski również z innych państw, niekoniecznie wprost z Ukrainy. No właśnie, bo ta sytuacja jest dużo ale bardziej... czy ja bym mogła dokończyć? To jedno zdanie i pan poseł Marcin Konieczka. Tego, co dzisiaj widzieliśmy. To był rodzaj kabaretu zrobiony przez Tuska z próbą podzielenia środowiska rolników. Ale co widać bardzo wyraźnie. Tusk nie jest samodzielnym politykiem. To nie jest premier suwerennego rządu. On nie zrobi niczego, nie wprowadzi samodzielnie embarga wbrew zdaniu Komisji Europejskiej. Ten człowiek nie wykonuje samodzielnie żadnych decyzji w tej zapytajmy sprawie. Zapytajmy się pana posła Marcina Skonieczkę. Panie pośle, Polska 2050, czyli ważny człon koalicji rządzącej. Panie pośle, czy takie działania, no, najmocniejsze, są przez państwa rozważane, czy też państwo nie mają w tej chwili w planach w ogóle zastanawiania się nad blokadą po prostu towarów ze wschodu?
Panie doktor, znaczy w tej rozmowie padło wiele wątków i też było wymienione moje nazwisko i nazwa naszej partii, więc chciałem się do kilku rzeczy bardzo odnieść. Proszę. Tutaj te wypowiedzi pana Wosia o tym, że ktoś zainstalował w Polsce premiera czy rząd, ktoś spoza Polski, no to jest obraźliwe dla ponad 11 milionów wyborców. Nie, zaraz rozumiem, że państwo nie możecie się pogodzić z przegraną i z tym, że przez 8 lat nieudolnie rządziliście i Polacy i Polki wam podziękowały. I większość społeczeństwa powierzyła nam władzę, bo liczy na to, że to się zmieni. Myśmy wprowadzili embargo. Dobrze, ale pan poseł Marcin Konieczka, Polska 2050. Teraz musimy gasić pożary, bo praktycznie w każdym obszarze, gdzie się nie ruszyć, to są problemy, których przez 8 lat nie rozwiązaliście i teraz one wychodzą. Więc tutaj proszę nie obrażać wyborców naszych i mówić, że ktoś z zewnątrz nimi sterował, bo to nie jest prawda. Jeśli chodzi o Polski Ład, to ja zacytuję wprost. Zielony się posłowie, wszystko plącze. Polski, tak, bo już mówię, bo tutaj cytat już mam Janusza Wojciechowskiego, który napisał, że zielona reforma wspólnej polityki rolnej powstała w Warszawie i nazywała się najpierw programem rolnym PiS-u. Więc to są słowa waszego polityka, którego wysłaliście do Unii Europejskiej, żeby dbał o interesy polskiej wsi, a teraz się od tego wszystkiego... Wypowiedziane w innym kontekście i dotyczące innego de facto programu. Pan poseł Marcin Konieczko. Dobrze. Teraz tak, jeśli chodzi o konkretne rozwiązania, to one funkcjonują i panie redaktor, embargo obowiązuje w dalszym ciągu. To embargo, które zostało wprowadzone za rządów PiS-u, zostało przedłużone i ono funkcjonuje. Do Polski nie może wjeżdżać ukraińskie zboże. Tutaj też są zapewnienia, że został uszczelniony tranzyt i to wszystko działa. No tak, ale ja właśnie chcę powiedzieć, że te protesty trwają i wybuchły dlatego, że rolnicy uznali, że to nie działa. Ale problem jest też inny, bo nawet gdybyśmy dziś uszczelnili granice, choć warto pamiętać, że są dwie strony tego medalu. Jedna to oczywiście uszczelnienie granicy, a druga to są problemy dla tych, którzy eksportują polskie produkty rolne, a oni też dużo zarabiają. Ale to jest jakby, zostawmy to panie pośle na boku. Ale chodzi też, dodajmy, o wszystkie produkty rolne, nie tylko zboże. Panie pośle, mamy nadwyżkę ponad 20 milionów ton zboża w Unii Europejskiej. Panie pośle, jaki... Najpierw otworzyliście, panie pośle, ale przepraszam, niech pan mnie posłucha. Wiele firm zarobiło, zamknęliśmy rynek i państwo powinniście to kontynuować, tę politykę. Powinniście kontynuować politykę suwerennego państwa. No szkoda, że państwo tak nie robili. Proszę, my tak właśnie. Przepraszam bardzo, ale panie pośle, jaki jest pomysł rządu i państwa jako koalicji rządzącej na upłynnienie tego zboża? W Polsce to jest podobno około 9 milionów ton nadwyżki w tym momencie. Tak, no, więc jaki jest państwa pomysł? Pomysł jest taki, że rozważana jest kwestia interwencyjnego skupu. Premier to zapowiedział, że jest możliwość... A gdzie państwo to będą przetrzymywać? Rządowych środków. Dobrze, ale gdzie państwo to będą przetrzymywać? To Unię Europejską. No są magazyny. Można, no właśnie podobno nie ma, bo tam jest ta nadwyżka. W Polsce tak, ale w całej Unii Europejskiej są. Więc jest to jeden z pomysłów, który trzeba rozważyć. Też rozmawiam o tym z rolnikami. Oni mówią, że trzeba to dobrze zrobić, żeby nie było tak, że ci, co sprzedali po niższych cenach, teraz stracą na tym, że ktoś inny to kupił i odsprzeda po wyższej cenie. Więc tutaj to jest dosyć skomplikowana procedura. Kolejne rozwiązanie, o którym mówimy, to jest wprowadzenie ugórowania. Ale przepraszam, ale to panie pośle, bo na pewno nas słuchają też rolnicy. Ja bym chciała, żeby mieli pewność, o czym mówimy. Czyli pan mówi, że rząd w tej chwili, koalicja rządząca, rozważa interwencyjny skup i ewentualne magazynowanie tego zboża w jakichś, być może wolnych magazynach w innych państwach Unii Europejskiej, które rozumiem rząd wynajmie, tak? W tym pomyśle mówiło się o wysyłce tego zboża tam, gdzie miało trafić, ale to mówię, to wymaga współpracy w Unii Europejskiej, bo... No, ale wie pan, ale to teraz to jest, żeby, przecież to jest długi proces. No państwo sami będą sprzedawać, gdzie to ma trafić, bo tam też zboże rosyjskie płynie. Rozumiem, że na te rynki, które tradycyjnie były odbiorcami ukraińskiego zboża.
No dokładnie, więc tak jak mówię, to jest jeden z pomysłów, który na razie jeszcze jest dyskutowany i też rolnicy muszą jasno powiedzieć, czy spełnia to ich oczekiwania. Tak jak powiedziałem, mamy... Ale to rolnicy mają powiedzieć, a skąd rolnicy wiedzą, czy rząd może, przepraszam, spichlerze wynająć, ja nie wiem w ogóle gdzie, może na przykład w Portugalii przewieźć to zboże do Portugalii. Panie redaktor, po to są te rozmowy, żeby rolnicy wyartykułowali swoje problemy, żeby to można było przedstawić też w Komisji Europejskiej, żeby pokazać, jakie są możliwości, znaleźć takie rozwiązanie, które uspokoi sytuację, bo też pamiętajmy o kilku rzeczach, że tutaj cały czas trzeba pamiętać, kto jest agresorem, że tutaj to wszystko dzieje się też po wyniku agresji Rosji, tego, że rozgrywa ona interesy swoje poprzez zboże. Ja pamiętam, jak była w Polsce debata na temat inflacji, dzisiaj akurat pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego też będzie gościem programu W Punkt po debacie politycznej. Ja pamiętam, że państwo wtedy mówili, że to wojna nie wpłynęła w Polsce na inflację. A teraz okazuje się, że to wojna jednak panie miała doktor, znaczenie. Mówiliśmy, że to nawet specjaliści podkreślali, że były pewne czynniki zewnętrzne, ale w dużej mierze też rząd pewne czynniki zewnętrzne? Poprzez złą politykę monetarną i przez to potem w Polsce... No dobrze, pan poseł Michał Woś, suwerennej Polski. Panie pośle, jak pan ocenia tą koncepcję? Bo pan poseł Marcin Skonieczka przedstawił, rozumiem, jakiś pomysł, który, jak twierdzi, jest dyskutowany z rolnikami, czy będzie dyskutowany z rolnikami wewnątrz rządu, z Komisją Europejską, czyli rząd skupuje. Jak się w Polsce nie znajdą magazyny, to rozumiem, szuka magazynów gdzieś w Europie i tam przewozi, a później ewentualnie znajduje kupców na te zboże w świecie. Jak pan myśli, to jest pomysł wykonalny, jakby nawet zakładając, że ktoś ma dobre chęci? Tusk zawsze, kiedy ma jakiś kłopot, on nie myśli o pozytywnym rozwiązaniu, tylko myśli, jak PR-owo z tego wybrnąć i PR-owo rzeczywiście zalać Afrykę. To jest jakieś takie hasło, które może gdzieś chwycić, ale to jest historia typu inwestor z Kataru, kiedy Niemcy nam kazali zamykać stocznie, niemieckie i francuskie stocznie dalej działały, a Polska już nie. Ja się króciutko odniosę ad vocem. Po pierwsze, tak, potwierdzam, że Tusk został zainstalowany w Polsce poprzez mechanizm finansowego szantażu. Komisja Europejska i Unia Europejska, urzędnicy, eurokraci, Niemcy od pierwszego dnia rządów Zjednoczonej Prawicy, mimo że u nas prawo było zawsze przestrzegane, znajdowała preteksty po to, żeby atakować konserwatywny rząd w Polsce, po to, żeby doprowadzić do jego opalenia, między innymi mechanizmem pieniądze za suwerenność, mechanizmem szantażu finansowego i polityczną blokadą środków, na co dzisiaj mamy dowód, bo warunkiem odblokowania jeszcze miesiąc, dwa miesiące temu, trzy miesiące temu, warunkiem odblokowania środków europejskich były zmiany aktów ustawodawczych. W porządku prawnym nic się nie zmieniło, żadnej ustawy w tym zakresie nie uchwaliliście, a oto proszę bardzo cudownie pieniądze decyzją polityczną zostały odblokowane, co jest koronnym dowodem na ingerencję Unii Europejskiej w nasze wewnętrzne postawy. Druga sprawa, zamknięcie granicy. To my byliśmy tymi, którzy pierwszy mówili jako środowisko suwerennej Polski, a jako rząd. Zamknęliśmy granicę i co zrobiła Unia Europejska? Bo pamiętajcie państwo, że przecież polityka celna, handlowa jest kompetencją wyłączną Brukseli w tej chwili. I co zrobiła Unia Europejska? Pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii za to, że chroniliśmy polskich rolników i zamknęliśmy granicę. Trzecia sprawa, pamiętajmy, kto zyskuje na tym zbożu. To nie jest tak, że kupując ukraińskie zboże, ktokolwiek wspiera ukraińskie społeczeństwo. To jest po prostu nieprawda, bo to są gigantyczne korporacje, wielcy oligarchowie. Lista przecież tych 10 największych, nazwijmy to, firm, kompanii wręcz rolniczych na Ukrainie, no to przecież pierwszy, wszystkie są zarejestrowane w jakichś rajach podatkowych, jakieś dziwne spółki, spółeczki. Część kapitału zagranicznego wielkich korporacji. Największe takie gospodarstwo przecież jest większe niż czy wielkości województwa opolskiego. I pod tym względem my mówimy to samo. Natychmiast miejcie tą odwagę zrobić coś wbrew eurokratom, wbrew Niemcom i po prostu zamknijcie tą granicę. Po to będzie ta uchwała w Sejmie w przyszłym tygodniu. Ma pan okazję też za nią zagłosować. Niech pan przekona swoich kolegów, bo o to chodzi, żeby chronić polskich rolników, a nie żeby mydlić im oczy tym, że wy nagle będziecie coś interwencyjnie skupować i wysyłać do Afryki. Jak działacie, to już każdy, myślę, w Polsce... A pan Dobromir Sośnierz
również z Konfederacji. Wy najpierw otworzyliście granicę, wpuściliście 4 miliony ton zboża, a potem zamknęliście, więc gratuluję pomysłu. Pierwsi krzyczeliście, żeby natychmiast to robić. Po roku i ogłosić sukces. Akurat wie pan, niech pan, źle pan celuje, bo akurat środowisko suwerennej Polski twarde stanowisko w tym zakresie miał od początku. Ale byliście koalicjantem. I pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji. Panie pośle, a jak pan patrzy na ten pomysł? Zobaczymy, będziemy, uruchomimy może skup, a jak się w Polsce nie uda znaleźć magazynów wolnych, to będziemy szukać w Europie. Jak tam będą, to wynajmiemy, przewieziemy, a później będziemy myśleć, gdzie by to sprzedać. No to już na bank będzie z tego jakaś afera. Jeśli państwo zajmuje się handlowaniem zbożem, to nie wyobrażam sobie, żeby to się mogło dobrze skończyć. No ale to jest tak, jak się zaczyna. No ale wie pan, tu jest pierwsze pytanie, przepraszam, czy to się w ogóle zdąży przed żniwami? No bo to jest generalnie, to nie jest łatwa operacja. Nie wiem, wydaje się to karkołomne, no ale tak, zacząłem właśnie mówić, jak się brnie w regulacje, w taki regulacjonizm jak Unia Europejska i zresztą Polska na własnym podwórku również, to jedna regulacja powoduje kolejność kolejnej, tak? Jedna interwencja w rynek powoduje jego zniekształcenie, powoduje jakieś kłopoty, które powodują kolejną, konieczność kolejnej regulacji, więc Ukraina pokazuje, jak tanio moglibyśmy produkować żywność, gdybyśmy sobie nie wzięli na kark tych wszystkich głupich unijnych i polskich przepisów. Tak mogłoby tak być też w Polsce. Polscy rolnicy mogliby bez żadnych dopłat, bez żadnych wygłupów, bez żadnej wspólnej polityki rolnej normalnie konkurować z Ukrainą. Cała ta wspólna polityka rolna bardzo, jest tyle ale warta, to też, co to też tak ładnie nie wygląda. I myślę, że pan to rozumie. Zboża myślę, że pan wie, że w tej chwili sytuacja zwykłych Ukraińców, bo oczywiście gospodarstwa są wielkie, potężne, w ogóle nie wiadomo do końca do kogo należą i czy jest prawo do użytkowania tych gruntów, bo to jest sprawa bardzo skomplikowana na Ukrainie, ale wie pan doskonale, że tam pracują też ludzie, po prostu obywatele Ukrainy i wie pan, że na pewno oni w tym czasie wojennym, trudnym, są też wykorzystywani finansowo przez właścicieli i tutaj chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości, że też jest to tańsze właśnie dlatego, że ludzie chcą mieć pracę, bo chcą przeżyć. To już wcześniej było tańsze. No, ale wie pan, ale teraz jest szczególnie tanie. Okej, znaczy to się oczywiście zbiera kilka rzeczy, no ale przede wszystkim na dłuższą metę jest to skutek absurdalnej polityki przeregulowywania rolnictwa, którą prowadzi Unia Europejska. Skutkiem tej regulacji teraz będzie to, że podatnik zapłaci po raz kolejny zaraz za przetrzymywanie tego zboża, za to, że pewnie na nim stracimy, że ono się gdzieś zepsuje albo ktoś to rozkradnie po drodze. Więc polski podatnik, już nie mówiąc o tych absurdalnych pomysłach jeszcze za rządów PiS-u również, tak, żebyśmy tam w ogóle wysyłali jakieś misje, żeby uczyć hodowli malin tam Ukraińców i teraz mamy problem z tym, że oni się nauczyli i z nami konkurują, więc jedna idiotyczna regulacja powoduje, że na Ukrainie by nie było upraw malin, gdybyśmy ich nie uczyli, to też. Ale wydaliśmy na to pieniądze podatnika, żeby wspomagać hodowlę malin na Ukrainie z całą pewnością, no i efekt jest taki, jaki jest, że teraz walczymy ze skutkami tamtej ingerencji. Szczerze, to dla mnie jest ciekawe, co prawda, szanowni państwo, nie potrafię tego zrobić, ale wydaje mi się, że to pewno były unijne pieniądze. Jak znam życie, to właśnie... Nie w tym jest problem, że Ukraina... Jeśli my się chwalimy tym, że Unia nam daje pieniądze i wydajemy je na to, no to taki jest pożytek z unijnych pieniędzy. Być może są dedykowane właśnie takim działaniom. Nie w tym jest problem, że Ukraina ma swoje rolnictwo na takim czy innym poziomie i produkuje skutecznie czy mniej skutecznie. Problem jest w tym, że została uwolniona bez żadnych warunków uwolniony dostęp rynku europejskiego dla płodów rolnych Ukrainy po wybuchu wojny. I tu jest problem. Ponieważ wymagania wobec na przykład produkcji rolnej w Polsce są nieporównywalne z tym, jakie są wymagania na Ukrainie. No i rolnicy muszą szczerze, że warunki inaczej, dużo drożej i do uprawy jakoś gleba też jest bardzo dobra. To pani może sztucznie jakąś tam zatrzymywać. I pęknięcie tej tamy to nie jest przyczyna problemu. Przyczyną jest nierównowaga cen, którą zafundowaliście. Nie, proszę pana, nie jest to kwestia nierównowagi cen. Natomiast jeszcze zwracając się do pana posła z obecnie rządzącej koalicji, rozumiem, pan że... Pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2050. Rozumiem, że jeżeli pan tak popiera też to, żeby polskie rolnictwo było chronione, no to rozumiem, że poprze pan też nasz postulat o zwiększeniu kolejnych dopłat do produkcji zboża, ale na przykład do zwiększenia dopłaty paliwowej do 2 zł. To nie jest wielki wysiłek finansowy dla budżetu państwa, natomiast jest to rzeczywiste wsparcie polskiego rolnictwa. I tego typu przykładów... No, chyba,
że które... pani poseł, pan premier Donald Tusk obniży ceny paliw. Przecież tak, to już mu się udaje. 5,19 akurat tak wyliczył, tak że te 19 ma być na końcu. To, co jest naprawdę... I ostatnio mówił, że też czeka, aż one spadną. Tak, to co jest niestety no, taką nieprzyjemną bardzo konfrontacją z rzeczywistością, to, że pan Donald Tusk i jego rząd co najwyżej mogą po rozmowach z rolnikami grzecznie sobie spisać prośby rolników i pojechać grzecznie do Brukseli czy do Berlina i prosić ich o wsparcie w jakichś rozwiązaniach. Nie są w stanie podjąć takich decyzji, jak podejmował rząd Prawa i Sprawiedliwości. O zwiększaniu dopłat, o zamknięciu granic, dopiero po naszym jednostronnym zamknięciu granic do tego dołączyły się inne państwa Unii Europejskiej, została wymuszona na Brukseli pewna decyzja. Natomiast Tusk, Donald Tusk, rząd Donalda Tuska nie jest w stanie prowadzić samodzielnej, suwerennej polityki i ten kryzys w rolnictwie pokazuje to bardzo wyraźnie. Dlatego wcale się nie dziwię rolnikom, że oni protestują i zapowiadają kolejne blokady i protesty, ponieważ zdają sobie sprawę, że tutaj musi być pokazanie siły i konsekwencji wobec kogoś, wobec polityka, który jest po prostu słaby. A pytanie teraz do pana posła Marcina Skonieczki z Polski 2050. Panie pośle, bo myślę, że wszyscy pamiętają też tą atmosferę, która była po wybuchu wojny, te pierwsze miesiące, powiedzmy pierwsze pół roku, dramatyczne zwroty akcji, no wszystko to, co się działo, napływ uchodźców. No generalnie myślę, że nie muszę tego przypominać, ale wtedy też było mnóstwo deklaracji, bo rzeczywiście Unia chciała, przynajmniej takie były deklaracje, że pomagamy Ukrainie i też no, trudno w tej chwili mówić, że to były złe decyzje, ale przecież wszystkim tym decyzjom dotyczącym chociażby otwarcia rynku unijnego na towary rolne ukraińskie towarzyszyły zapewnienia, że tutaj w Polsce szczególnie, bo to najkrótsza droga tranzytowa, pojawią się gigantyczne inwestycje, gigantyczne pieniądze na kolej, na te wagony specjalne, które będą mogły przejeżdżać różna szerokość torów, bo to wiadomo, że to spowalnia, na elewatory i tak dalej. No, generalnie przecież była nawet pani przewodnicząca von der Leyen, tutaj mówiła, nie ma problemu, duże fundusze i tak dalej. Czy pan, panie pośle, nie ma takiego przeświadczenia, że wtedy, kiedy pojawia się duży kryzys, wcześniej pandemia, teraz wojna, że okazuje się, że te deklaracje wszystkie pomocowe po prostu no, kończą się fiaskiem. Okazało się, że do Polski produkty wjechały, ale już nikt żadnych inwestycji, żadnego wsparcia infrastrukturalnego Polsce nie dał, nie zapewnił innym państwom zresztą też, no ale my jesteśmy tutaj w sytuacji szczególnej. To, co pani rektor mówiła, te obietnice, to też powtarzał premier Morawiecki, że tak będzie, że będą to inwestycje. Ale wie pan, przepraszam, stojąc obok pani przewodniczącej von der Leyen, która to mówiła, to co miał powiedzieć? Nie będzie? Oszukuje kobieta? Nie, no brał, rozumiem, za dobrą monetę te słowa. Tych słów ówczesny rząd zgodził się na liberalizację handlu, na otworzenie pełnych granic, na wpuszczenie tutaj 4 milionów ton i nic w zamian nie otrzymał. To znaczy o tym, że poprzedni rząd Zjednoczonej Prawicy był bardzo nieskuteczny i nie potrafił zadbać o interesy naszego kraju. Oczywiście Ukrainie trzeba pomagać. Był skuteczniejszy niż rząd Donalda Tuska. Od kwietnia zeszłego roku były zamknięte granice. Ale pan poseł Marcin Skonieczka, Polska. Cały czas embargo jest, powtórzę po raz kolejny, cały czas embargo funkcjonuje. Natomiast to, co chciałem powiedzieć, że pomagać jak najbardziej trzeba Ukrainie. Natomiast to, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, to przerzuciło koszty tej pomocy na polskich rolników. I takich rzeczy się nie robi, bo jeżeli chcemy pomagać, rząd chce pomagać, to musi wziąć na siebie koszty tej pomocy. I taka sytuacja właśnie nie powinna mieć miejsca. Jeszcze tylko chciałem się odnieść do słów posła Sośnierza, bo nie da się, polskie rolnictwo nie może konkurować z ukraińskim rolnictwem. Mamy inny klimat, tam są lepsze ziemie, jest inna struktura. Tam są, to, co było mówione przed chwilą, wielkie gospodarstwa. I w Unii Europejskiej wiele lat temu, kilkadziesiąt lat temu, jasno powiedziano sobie, że potrzebna jest wspólna polityka rolna, że potrzebna jest ochrona rynku. Te regulacje właśnie są po to, żeby z jednej strony zapewnić konsumentom wysoką jakość żywności, a z drugiej strony, żeby rolnicy mieli odpowiednie środki. Ale popełniono w ostatnich dwóch latach błędy i za te błędy częściowo odpowiada Zjednoczona Prawica, bo ona rządziła w Polsce. Więc to trzeba teraz skorygować.
I pan poseł Michał Woś z Suwerennej Polski. Panie pośle, przecież myślę, że wszyscy pamiętają te zapewnienia pani przewodniczącej, komisarzy, którzy tu przyjeżdżali, liderów innych państw, no takich bardzo mocno decydujących o tym, co się w Unii Europejskiej dzieje. No i nie ma pan takiego poczucia, że po prostu Unia, jak się pojawia duży kryzys, gdzie jest splot różnych interesów wielu państw, no to okazuje się po prostu bezradna. No, Unia jest takim organizmem, który próbuje się reformować, ale raczej wykorzystuje te różne krytyki do tego, żeby jeszcze więcej kompetencji sobie próbować przejąć. I tak było przecież przy pandemii, kiedy zamiast pomagać, no to pani von der Leyen, jak się okazało, jej mąż w Pfizerze pracujący, nagle ona gubi komórkę, nie wiadomo jak zamawiała te miliardy szczepionek na przecież 400 kilkadziesiąt milionów mieszkańców Unii Europejskiej. No bardzo wiele niejasnych powiązań, dziwnie zorganizowanych. I potem, a ile Polski rząd kupił szczepionek? Unia Europejska no, w ten sposób działa, ale mnie nie dziwi, że von der Leyen akurat oszukuje, że tutaj nie można było się spodziewać jakichś szczerych intencji, ale mnie bardziej dziwi to odwracanie kota ogonem przez obecnie rządzących, którzy przecież z entuzjazmem w Europarlamencie wszyscy jak jeden mąż głosowali, forsowali, prześcigali się, kto będzie bardziej zielony. To przecież u was w koalicji, nawet w polskim parlamencie jest pani poseł Jachira, cały czas funkcjonująca i partia zielonych, która pojechała do Brukseli i nie chciała, tak jak teraz mamy skutki 55% redukcji już zaostrzonej polityki klimatycznej, a oni tam zaczynają mówić o 90%. Pani Zielińska to powiedziała. Pani Jachira w polskim Sejmie mówi, że rolnicy nie mają racji i że... No, reprezentantka Polskiej Partii Zielonych jest w kierownictwie Ministerstwa Klimatu. No właśnie. W kierownictwie Ministerstwa Klimatu jest Partia Zielonych, ale to jeszcze gorzej można powiedzieć, bo przedstawiciel Polski 2050, pan minister Dorożała, jeśli dobrze przekręcam nazwiska, no wprost urzędnicy o tym mówią, różnorodnie, bo przecież byłem ministrem środowiska, więc mam bieżący kontakt z dużą częścią różnych urzędników, że tam są odsunięci od wszystkiego i po prostu jakieś różne NGO-sy, jakieś Greenpeace'y inne dają analizy. No ale jest jeszcze pan wiceminister Bolesta i to jest, zdaje się, reprezentant Polski 2050, który wcześniej pracował w firmach lobbujących na rzecz elektromobilności. Dziś w Ministerstwie Klimatu jakoś tak się przypadkowo wydarzyło, że też się elektromobilnością zajmuje i już zapowiada kolejne podatki nawet od wielkości samochodu i nie chodzi o pojemność silnika, tylko po prostu o gabaryty. Kto jeździ większym, ten więcej zapłaci i to chodzi o samochody osobowe, ale to już jest zupełnie inny temat. Jeszcze jeden przykład. To jedno zdanie. Której mąż ma wielkie biznesy odpadowe, śmieciowe, pani poseł Polski 2050 z Wrocławia, która trafiła do Komisji Środowiska i która pierwsze interwencje właśnie podejmuje w sprawach rynku odpadowego. Pani poseł Bodnar, tutaj zbieżność nazwisk z ministrem sprawiedliwości przypadkowa, ale rzeczywiście pani poseł też pracowała w takim przedsiębiorstwie, które jest własnością jej najbliższej rodziny, współwłasnością jej najbliższej rodziny, zajmuje się odpadami. Panie pośle, to ja zapytam pana posła Marcina Skoniecki z Polski 2050. Panie pośle, czy pan nie widzi tutaj konfliktu interesów? Czy państwo się nad tym zastanawiali? Bo kampanię wyborczą pani poseł Bodnar wspierał mąż i oczywiście mąż żonę powinien wspierać, no ale tak się złożyło, że pani poseł jest w komisji takiej, która wprost decyduje o branży, w której po prostu działa jej mąż. Tylko jeszcze jedno, ad vocem tego, co mówił pan poseł Woś. Premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki zamówił 85 milionów szczepionek, więc też lobbował za tym, żeby ta ilość była bardzo duża. To tak informacje do tego, o czym pan mówił, o zakupach europejskich. Jeśli chodzi o panią źle, Bodnar, czy dobrze? Przepraszam, bo nie zrozumiałam. Nie, bo tutaj pan Woś tłumaczy, zarzucał... Panie pośle, to źle, że rząd Morawieckiego zamówił szczepionki po to, żeby Polacy byli ochronieni. Państwo się zdecydujcie, bo krytykujecie Unię Europejską, a sami... Są dwie różne sprawy. Ochronę Polaków przed... Dobrze, a pani pośle, pani poseł Bodnar, tu jest jakiś konflikt interesów, czy nie ma? Telewizji
że tam ta firma, którą prowadzi pan Bodnar, jest przedsiębiorstwem funkcjonującym od 20 lat, działa legalnie, zajmuje się... A nie, ale to nikt nie mówi, że... Znaczy, co prawda tam są i zarzuty i są kontrole, ale nikt nie mówi, że firma działa nielegalnie. One wynikają z podsłuchiwania, z podsłuchów wykonywanych przez CBA lidera bezpartyjnych samorządowców, który próbował zniszczyć tą firmę. Nasyłał swoją żonę, swojego znajomego, która była szefową kasu na różnego rodzaju kontrole, bodajże w ciągu 6 lat. Nie, ale panie pośle, dajmy spokój, te posłuchy to się robią, mówiąc szczerze, mało śmieszne. Albo może co inaczej, coraz bardziej śmieszne właśnie. Ale panie pośle, ja się pytam o tę konkretną sytuację. Czy jeżeli pani, która przez całe lata pracowała razem z mężem w dużej, bardzo dużej firmie, która się zajmuje przetwarzaniem odpadów, jej kampanię mąż sponsorował, mąż nadal się tym zajmuje, jest dużym graczem na rynku. No nie mówimy o tym, że nie wiem, mąż jest nauczycielem, a pani w Komisji Edukacji Narodowej, ale mówimy o dużych biznesach i to takich bardzo newralgicznych. Jeżeli ta pani jest w Komisji Ochrony Środowiska, to pana zdaniem jest problem czy nie? Nie, nie ma, ponieważ posłowie są wybierani przez obywateli, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, komisja to jest ciało kolegialne. I tak samo jak Sejm. To jest, Sejm jest organem, a pojedynczy poseł nie podejmuje żadnych decyzji. I słyszał pan o aferze Rywina i o takim sformułowaniu dodanym lub czasopisma przez jednego z posłów? Przecież to jest istota problemu. To znaczy, że można wprowadzić, i pan o tym powinien wiedzieć, bo mieliśmy przykłady takie w historii polskiego parlamentaryzmu, korzystne zapisy, przepraszam bardzo, korzystne zapisy. Ja mówię teraz naprawdę merytorycznie, mógłby pan posłuchać, żeby się dowiedzieć. Afera Rywina była jednym z takich przykładów, że poseł może wprowadzić na komisji, podczas prac komisji, zapis pozornie na przykład wyglądający niewinnie, który zapewnia interesy konkretnej grupy kapitałowej, ale konkretnej grupy może ludzi. To była afera, że nie było to zgodne. Ale panie pośle, to jest praktyka, którą polski parlamentaryzm przerabiał. To, nie, że no, afera Rywina... było to, że to było za pieniądze, że to bo generalnie poseł może wydała tę sprawę, nie znaczy, że nie ma takiego niebezpieczeństwa. I istota problemu polega na tym, panie pośle, że pani poseł, która wywodzi się ze środowiska biznesu dotyczącego przetwarzania odpadów, pracowała w tej firmie, teraz zatrudniony jest tam jej mąż i jest to duży biznes. Nie, zatrudniony, jest współwłaścicielem. Jest podejrzenie, nie stwierdzenie faktu, podejrzenie, że może być pewien konflikt interesów, kiedy ta pani będzie pracowała nad ustawą dotyczącą takich firm, jakiej współwłaścicielem jest jej mąż. To jest po prostu podejrzenie o lobbying. I to jest normalne, że to powinno być, powinna być refleksja, że to jest konflikt interesów. Proszę pana, jeżeli ktoś ma firmę, stawiającą wiatraki, panie pośle, to było patologicznie. Jeżeli ktoś ma firmę stawiającą wiatraki, nie powinien pracować nad ustawą wiatrakową. Czy pan to rozumie? Dotarło? Szanowni, to proste. Szanowni państwo, teraz pewno tego sporu nie rozstrzygniemy. Może pan poseł Dobromir jeszcze jedno zdanie, żeby dyskusję zakończyć, bo niestety musimy kończyć. Za chwilę pierwsza wiceprezes Narodowego Banku Polskiego będziemy rozmawiać o zapowiedziach silnych ludzi, którzy być może się pojawią, ale to już nawet nie chodzi o tych silnych ludzi, tylko jakie będą konsekwencje przyjścia czy wejścia takich silnych ludzi dla portfeli Polaków, bo to jest najciekawsze z tego wszystkiego. Nie tam kto kogo wyrzuci, tylko ile za to Polacy zapłacą. Panie pośle, jest jakiś konflikt czy nie ma konfliktu? Jak pan ocenia? Konfliktu interesów? No wiele jest takich konfliktów. Zawsze, kiedy państwo miesza się w gospodarkę, to dochodzi do tego, do rodzaju konfliktów. Tak, każdy ma jakiegoś znajomego. Za PiS-u też dochodziło do różnych ale nie chodzi o znajomego, tylko samemu się z tego żyje. Bliższe lub dalsze. No jak się samemu żyje,
żyje, to rzeczywiście generalnie, bardzo bliskie. Jeśli politycy chcą sterować gospodarką, to tym to się kończy. Natomiast no, ja ze zdumieniem obserwuję, jak bardzo, no, państwo wybaczcie, ale jak bardzo bezkręgowcami politycznymi wszyscy jesteście. Jak bardzo potraficie zaprzeczać sami sobie. No wszyscy zgodziliście się na to, żeby otworzyć te rynki. To zapisu zostały wpuszczone to zboże, a teraz jedni na drugich tą winę zwalają. Trzeba było pomóc wszyscy Ukrainie. Razem byliście w momencie, za tym, kiedy zaczęło zagrażać polskiemu rynkowi, zamknęliśmy rynek. No, ale to nie przewidzieliście, że to zagraża? Nie, ale dobrze, ale naprawdę, panie pośle, czy ta polityka, Zielony Ład, oskarżać to wie pan, o to, wie że to pan słabi politycy, że to pani jest... oskarża. A przecież jeśli wy się zgodziliście w zamian za ustne ustępstwa od pani von der Leyen, to naprawdę nie spodziewaliście się, że was oszukają? Naprawdę po tylu doświadczeniach z Unią Europejską, że tyle razy wam coś powiedzieli i wam potem nie dali. Jak Morawiecki przyjechał z 750 milionami, czyli tam tego miało być tych eurosów, prawda, a potem się okazało, że ich nie ma, to nie nauczyliście się na tym? I naprawdę po raz kolejny ten błąd popełniliście, jeśli na serio taką politykę prowadziliście. Albo jeszcze powracasz do tej dyskusji, ale już w innym programie. Pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Studio Telewizji Republika. Pan Dobromir Sośnierz z Konfederacji, również Studio Telewizji Republika. A w połączeniu pan poseł Marcin Skonieczka, Polska 2050 i pan Michał Woś z Suwerennej Polski. Dziękuję bardzo serdecznie panom dziękuję. Serdecznie państwa pozdrawiam. A my, szanowni państwo, wracamy już za moment, bo zapytamy się, ile może kosztować wejście silnych ludzi do Narodowego Banku Polskiego, ile może nas wszystkich kosztować, ale to już dosłownie za moment.